Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Kryminał czai się wszędzie. To jest cykl spotkań, rozmów, debat, spacerów pod wspólnym hasłem właśnie Kryminał czai się wszędzie. Jest on współfinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Witam naszych gości. Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem, ale chyba jeszcze dzień dobry, skoro nie mamy mroku. Chociaż mrok byłby chyba stosowny do rozmowy na temat rzeźnika Zniebuszewa, bo to on będzie bohaterem naszej rozmowy, on i nie tylko on. Rzeźnik Zniebuszewa, prawda i fikcja. To był taki dzień jak dziś. Wrześniowy, 69 lat temu, niemal dokładnie, bo do zbrodni doszło 11 września 1952 roku. I znalazłam taką piosenkę grupy metalowej, kapeli o bardzo takim znamiennej nazwie Okrutnik, czy też raczej Okrutnik, bo nazwa jest pisana przez umlaut, którzy właściwie zawarli te podstawowe fakty w tym tekście. Pozwolę sobie zacytować. Ciepłe wrześniowe popołudnie, wraca z roboty, w domu stan, żony brak, wychodzi więc odnaleźć ją, myśli cypek, na dole mieszka on. Okna i drzwi zaryglowane są, kątem oka w szczelinie gdzieś ujrzał kołdrę swą, lecz większy niepokój rodzi się w nim, woła więc milicję, niech zrobią coś z tym. Smród, śmierci smród unosi się nad głowami, a krew wylewa się ze wszystkich stron. Rzeźnik. No właśnie, to jest historia Józefa Cypka w utworze Wrześniowe popołudnie rzeźnika 52. To, co łączy naszych gości, to właśnie ten rzeźnik Zniebuszewa. Ta postać, która pojawia się czasami całkiem mocnym, a czasami mniej mocnym akcentem w twórczości wszystkich trzech panów. Jest z nami Tomasz Panek, który jest rysownikiem, grafikiem i który w takim tomie komiksów, Komiksy Szczecińskie, umieścił właśnie swoją historię, swoją opowieść w rysunkach zatytułowaną Rzeźnik. Jest także z nami Jarosław Błachy, który jest pisarzem, poetą i który między innymi jest autorem książki o znamiennym tytule Rzeźnik Zniebuszewa. Jest także Jarosław Molenda, który jest autorem książek popularno-naukowych, myślę, że mogę je tak wspólnym przymiotnikiem nazwać, i który również popełnił książkę o tej postaci, tytuł Rzeźnik Zniebuszewa. Rzeźnik Zniebuszewa, seryjny morderca i kanibal, czy kozioł ofiarny władz PRL-u. Tak jest. Dzień dobry, pozad. I właściwie tak panowie się usadowili, że można powiedzieć, że ten tytuł znajduje rozwinięcie. Jest rzeźnik, rzeźnik Zniebuszewa, rzeźnik Zniebuszewa, seryjny morderca i kanibal, czy ofiara, czy kozioł ofiarny władz PRL-u. Myślę, że to jest znaczące. To znaczy, chodzi mi o to, że to też pokazuje, jak traktują panowie tę postać. Tomaszu. No ja obawiam się, że potraktowałem tą postać najmniej dogłębnie, jeśli chodzi o nas tutaj siedzących. To znaczy ja, rysując komiks Rzeźnik, nie wiedziałem na początku, że chcę zrobić komiks o rzeźniku Zniebuszewa konkretnie. Chciałem zrobić komiks mroczny. I z racji tego, że komiks był szczeciński, jak sama nazwa wskazuje, no to poszukałem w szczecińskich historiach tematu, który mógłby pasować i chcąc nie chcąc trafił się rzeźnik, który uosabiał wszelkie takie ciężkie, negatywne cechy charakteru. Mam na myśli miejskie historie, miejskie legendy, całą tą sytuację, już nie wchodząc w fakty, tudzież i inne rzeczy. No i pomyślałem, że właśnie Rzeźnik Zniebuszewa może być fajną historią, która może być w taki brutalny sposób przedstawiona.
I ja jestem wielkim fanem komiksów Franka Millera i to właśnie taka czarna, brudna kreska, brutalna. I pomyślałem właśnie, że rzeźnik mógłby w takim wydaniu wyglądać najlepiej i stąd pomysł, żeby właśnie rzeźnika przełożyć na komiksową formę. Ale to nawet nie tylko w tytule, ale i w treści jest widoczne, że ty w gruncie rzeczy opisujesz ten mit, tę legendę miejską, jak ją nazwałeś, bo tam nie ma ani Niebuszewa, tak w sposób bezpośredni, ani nawet nazwiska tej postaci. Zgadza się. To znaczy nie zależało mi na tym, żeby przedstawiać historyczne treści. To znaczy ja nie czułem się na siłach na tyle, żeby nie wprowadzać czytelnika w błąd. I postanowiłem w zasadzie liznąć ten temat, wykorzystując pewne właśnie elementy tej legendy miejskiej, tworząc może własny uniwersum zlokalizowane w tamtym czasie, mniej więcej w tej lokalizacji, ale zależało mi po prostu, żeby przedstawić postać rzeźnika, opartego o właśnie te elementy, o których wszyscy dobrze wiemy, plus dodanie jakichś moich takich elementów, które by wskazywały na nieco większą brutalność, żeby to było takie mięsiste, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi w kontekście rozmowy. O ile ta opowieść z jednej strony właśnie, tu masz bohatera pozbawionego imienia i nazwiska, też tak do końca miejsca, chociaż wiemy, że to Szczecin, chociażby dlatego, że komiksy szczecińskie, prawda, to ten wspólny tytuł. I tak naprawdę to jest opowieść utkana z tego mitu, który krążył od lat 50. w Szczecinie. O tyle tutaj u pana, panie Jarosławie, jest Józef Cipek. To też musi być znaczące. Ja najpierw zacznę może od tej strony. Czyli tutaj brak nazwiska, tutaj niemiecko brzmiące nazwisko. Imię i nazwisko. Witam państwa, dobry wieczór jeszcze raz. Dlaczego, tak? Dlaczego, tak. No bo bardzo prosta sprawa. Józef Cipek, nazwisko było pisane przez Z i PP i CK na końcu, tak? Józef Cipek był Niemcem, on się uważał za Niemca, ponieważ jedno z jego rodzicieli było narodowości niemieckiej. Ja się wychowałem kilka przecznic od kamienicy na Niemierzyńskiej 7, dawniej Wilsona 7, to znaczy ja się wychowałem na ulicy Długosza, czyli na Niebuszewie. W tej chwili mieszkam na ulicy Barnima, dosłownie, nie wiem, 15 metrów od słynnej kamienicy. Czyli jestem związany, że tak powiem, z miejscem funkcjonowania Cypka rodowicie, tak? Ale dla mnie postać tego niemieckiego ślusarza, że tak powiem, bo to był ślusarz, zwykły ślusarz, to jest bardziej legenda miejska niż fakty. Ponieważ ja o Cypku dowiedziałem się, będąc dzieckiem od rodziców mojego ojca, u których mieszkałem, którzy mnie wychowali. To znaczy od moich dawno już nieżyjących dziadków. Oni zmarli w roku tam 1981, powiedzmy. I ta historia oczywiście wówczas, gdy byłem dzieciakiem kilkuletnim, to wydawała mi się fascynująca. W tej chwili to traktuję bardziej w cudzysłowie, ponieważ moja książka nie opowiada o Cypku. To jest po pierwsze. Po drugie, ludzie, którzy mnie znają, a jest tam takich tutaj kilku czytelników, to oni wiedzą doskonale, że ja nie piszę powieści kryminalnych, ani też nie piszę powieści grozy. Ale kryminał czai się wszędzie. No, oczywiście, ale moim zdaniem najlepsze powieści kryminalne to pisał Fiodor Dostojewski. Takie powieści jak Biesy, Zbrodnia i kara, Bracia Karamazow czy Idiota, to są dla mnie sztandarowe kryminały. Pytanie dotyczyło samej postaci Cypka, tak? Czyli tak. Dlaczego Józef i dlaczego Cipek, tak? Tak. No, ja zastosowałem w książce po prostu merytoryczną faktografię. Nie popełniłem żadnego błędu rzeczowego, ponieważ Józef Cipek tak chciał być pisany.
I tak to funkcjonuje w dokumentach. Jarku, jak jest z tobą i z twoją książką? Z moją książką, a ja z kolei chciałem się zmierzyć z legendą, ale raczej tę postać odrzeć z legendy. Właśnie te wszystkie bigosy z ludzkiego mięsa i tak dalej, no to mi się wydawało dość nieprawdopodobne. Ale Józef Cypek czy Józef Cypek? Znaczy tak, kolega ma tutaj rację, bo rzeczywiście to był Niemiec pochodzenia, ojciec był Niemcem, matka Polka, ale taka śląska Polka, tak, więc opolska, no więc też dość mocno zniemczona. I rzeczywiście w niemieckich dokumentach jest tak pisany, a spolszczony został na siłę przez władze polskie. I w dokumentach potem już wydawanych przez Polskę Ludową jest niestety jako Józef Cypek spolszczony, czyli przez C, no i Józef, a nie Józef, nie? Ale to ale rzeczywiście... Przez 2P. Tak. To mu zostawili te 2P. Jakoś nie raziło. Ale to rzeczywiście też się zgodzę, że rzeczywiście on się czuł Niemcem, chociaż już na pewnym etapie życia dość dobrze mówił po polsku. A jak ty natrafiłeś na tę postać? Dlaczego akurat on? Z nudów, z ciekawości, sam nie wiem. Wiesz, jak jest w robocie radiowej, to do mojej dziennikarskiej pisanej jest podobnie. Drążysz jakiś temat, a wypływają ci dwa czy trzy następne, za którymi potem gdzieś idziesz, nie? Ja nawet nie pamiętam, skąd mi się ten cypek nawinął. Miałem troszkę luźniejszy okres w życiu między jakąś tam książką z roślinkami, a książką o jakichś tam wilczycach z nad Wisły. I szukałem też czegoś nowego, tak, żeby sobie urozmaicić, że tak powiem, ten mój warsztat. No i gdzieś mi się ten cypek nawinął, z ciekawości poczytałem. No, a że to jest zboczenie zawodowe, to przede wszystkim sprawdziłem, czy jest jakaś książka na ten temat. Jak się okazało, że właściwie nie za dużo jest na ten temat, no to mówię, o, to jest coś dla mnie, zwęszyłem nomen omen krew. Zacząłem grzebać za dokumentami, wreszcie udało mi się je zlokalizować w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Pojechałem tam raz, było tego niewiele i nadal jest tego niewiele, bo to jest około tylko 200 dokumentów, z czego połowa właściwie to nie za bardzo do czegokolwiek się nadaje, bo to są zwykłe druczki, wezwanie świadka i takie tam, no trudne do wykorzystania w książce. Dlatego jak zobaczyłem, że jak jest tak mało materiału, to mówię, ciężko będzie z tego książkę nadmuchać, tak? Ale ze ciekawości zacząłem te akta czytać i kilka spraw w tych aktach mnie zaintrygowały, ale ponieważ no, ja jestem zawodowym pisarzem i no, mam terminy umów tam do zrealizowania, więc tego cypka to tak sobie chyba już z półtora roku dziubałem, troszkę tam sobie tłumaczyłem, troszkę przepisywałem te akta i przez przypadek natknąłem się na zdjęcie na grobku, na cmentarzu centralnym z napisem Józef Cypek, ponieważ byłem na tym cmentarzu i czegoś takiego nie widziałem, to mnie zaintrygowało. To zdjęcie pojawiło się na Facebooku. Jeszcze nie wiedziałem, co to jest. Było jakieś miasto nocą. Wielki czort, jakiś nawiedzony pewnie, nie? Napisałem tam, mówię, czy to jest prawdziwy nagrobek. Mówię, bo ja pierwsze słyszę. Nie? No to ktoś mi tam odpisał, że tak, to jest prawdziwy nagrobek. Ja mówię, nie ma takiej możliwości. No się okazało, że to jest reżyser filmu Paweł Lewandowski, który nakręcił film Miasto Nocą, luźno inspirowany tą historią Józefa Cypka. No i tak żeśmy się zgadali i się okazało, że film właściwie był wtedy już gotowy. Ja jak usłyszałem, że no będzie film, to jest no świetna sprawa dla autora książki, tak? Więc stwierdziłem, że trzeba się wziąć na poważnie do roboty z tą książką. I tak sobie ją ułożyłem, że ponieważ no też nie miałem dużo materiału i samo tak się nasunęło, że to jest nie tylko opowieść o rzeźniku, ale też opowieść o Niebuszewie. Bo rzeźnika bez Niebuszewa by nie było. To był tak specyficzne miejsce w Szczecinie, w tak specyficznym okresie historii tego miasta, że jedno bez drugiego po prostu by nie mogło zafunkcjonować. Szybciutko znalazłem wydawcę. Na początku mieli być to państwo Sekielscy, no ale niestety kręcili wtedy filmy, a ja nie chciałem czekać, bo z kolei twórcy filmu tego naszego szczecińskiego Miasto Nocą zapowiadali rychłą premierę, więc mówię, no nie, książka musi wyjść najpierw, a potem film, to mi tę książkę sprzedaż jeszcze nakręci, tak? No i szybciutko napisałem. Romek Czajarek zgodził się dobrym słowem ją opatrzeć, z pretensjami też zresztą się zgłaszając, że on chciał to opisać, więc mam taką podwójną radochę zawodową, że wyprzedziłem mistrza, bo po nim to już nie byłoby co zbierać.
No, no i tak się narodził Cypek i tak się narodził autor True Crime, Jarosław Molenda, który porzucił roślinki na rzecz krwawych sadystów. No właśnie, bo za tą historią poszły inne książki w twoim wypadku i eksplorujesz ten temat, nazwijmy. To znaczy tak, wydawca stoi nade mną z siekierą i mówi, dawaj następną książkę, bo te się sprzedają, tak? No rzeczywiście trafiłem gdzieś w jakąś taką, to nawet nisza to będzie złe określenie, bo się okazuje, że jest strasznie duże zapotrzebowanie na taką literaturę true crime, czyli ta prawdziwa zbrodnia, tak? Co mnie jest na rękę, ponieważ no, ja nie jestem autorem, który pisze beletrystykę, nie jestem fabularyzatorem. Ja jestem do bólu pisarz, który opiera się na faktach, tak? Więc mnie to jest na rękę, jeżeli mam akta i powiedzmy mogę swoje prywatne śledztwo przeprowadzić. Powiem wam, że jak tego rzeźnika robiłem, to po prostu kładłem się spać i chciałem już jak najszybciej się obudzić, czytać następne akta, bo byłem ciekaw, co w nich jest, na ile moje podejrzenia są słuszne, czy nie. No, może to nie będzie dobre określenie, ale miałem świetną zabawę przy tej książce. Ja takie odnoszę wrażenie, mogą się panowie nieco obrazić na mnie, ale mam nadzieję, że nie do końca, że panowie tę postać, no jednak to był człowiek z krwi i kości, trochę utylitarnie potraktowali, to znaczy do realizacji jakichś swoich celów. Każdy z panów miał trochę inny cel, ale w gruncie rzeczy to trochę tak jest. Winny. Winny. Już się przyznajesz? Tak! Cypek tak szybko musiał się przyznać, więc wiesz. No właśnie. No tak, 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 prawda, wiesz. No ja podszedłem do tego zawodowo, wyczułem świetny temat, którego nikt, że tak powiem, szerzej nie rozbudował. Nie wiem, jakieś 20 lat temu Adam Zadworny z Wyborczej troszeczkę w temat wszedł i miał akta w ręku, bo to od razu widać, kto pisze, że tak powiem, z głowy lub opierając się na tych bzdurnych artykułach w sieci, a kto miał akta i rzeczywiście pisze do rzeczy. I jeszcze jedna pani ze Szczecina, chyba teraz rzeczniczką na Zamku Książąt Pomorskich jest. Monika Adamowska. O właśnie, ona też popełniła. W Gazecie Wyborczej. Tak. I to zresztą też był. To weszło do tomu tak, z archiwum Tak. Ten dwutomowe takie wydanie było, tak. I to były dwa bardzo dobre artykuły, gdzie widać było, że autorzy coś liznęli w temacie, ale tak cała reszta. Nikt się w te akta nie wgłębiał, jakoś po macoszemu przechodził i to mnie zdziwiło. No ma akta pod ręką, no można, tylko przeczytać i coś z tego wydobyć. No nie wiem, mnie się wydaje, że troszeczkę wydobyłem. Jest tam wiele punktów, które mnie zastanawiają. Stąd stawiasz też bardzo dużo zresztą znaków zapytania. Tak, no bo to są pytania, na które ja już nie znajduję odpowiedzi, bo świadkowie tamtych wydarzeń nie żyją. Więc ciężko to jakoś skonfrontować, tak jeszcze się czegoś więcej dowiedzieć, aczkolwiek powiem państwu, że ta postać, ta książka, ta historia nadal żyje, bo na przykład kończąc książkę, ja nie wiedziałem, co się stało z dzieckiem pani Ireny Jarosz i pana Józefa Jarosza, czyli ofiary, tak? Tak, w aktach nawet nie była podana płeć dziecka, więc nawet nie wiedziałem, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka. Pytałem się, powiedzmy, niektórych ludzi, którzy twierdzili, że znają historię, więc owszem, znali historię właśnie tego rzeźnika, sprzedawcy mięsa, nie wiadomo jakiego tam seryjnego, ale jak się pytałem o takie szczegóły, to nikt, literalnie nikt nie wiedział, co się działo z tą rodziną. Ja byłem ciekaw, czy pan Józef na przykład jeszcze mieszkał ciągle w tym mieszkaniu, tak? No naprzeciwko, no ja bym nie wyobrażał sobie, że można mieszkać w takim lokum, wiedząc, że 5 metrów dalej leżała rozkowałkowana żona. I nikt nie potrafił mi odpowiedzieć na to, dlatego też z pewną dozą nieufności i z dystansem ja podchodziłem do tych rewelacji, tych dzieci rodziców, którzy znali tę historię z jakichś tam opowieści, bo każdy tam dodaje swoją wersję, ale ona jest nie do sprawdzenia, tak? To jest już ta miejska legenda. Panie Jarosławie, dla pana postać była czymś w rodzaju, nie wiem, katalizatora do rozważań nad złem w gruncie rzeczy. Tak, dla mnie Cypek był tylko pretekstem albo jakimś argumentem koronnym, żeby przejść do jakichś
rozważań na tematy ogólnoludzkie, psychoanalityczne, filozoficzne itd., itd., nawet wręcz poetyckie. Ale chciałem wrócić też do tego tematu, który już padł był, czyli do tematu akt i faktu, kto je wertował. Tak? Otóż Adam Zadworny zrobił taki reportaż, nie wiem, on trwa chyba 23 minuty, jest dostępny na YouTubie z narracją Konrada Pawickiego. I tam jest taka dość pompatyczna kwestia, którą wygłasza Konrad Pawicki, że rzeźnik z Niebuszewa istniał naprawdę. No i to mnie, że tak powiem, troszeczkę ubawiło i przeszedłem już do innego typu narracji. Natomiast Monika Adamowska to jest moja koleżanka z roku ze studiów. I ona była zafascynowana przede wszystkim, jeżeli już o te akta chodzi, wielkością kciuka, cypka, którego odcisk figuruje w tychże aktach, prawda? I jak ona go zobaczyła, to był taki minimalny bochen chleba, ten jego kciuk. Znaczy ten odcisk kciuka oczywiście. No i wyobraźnia rusza. No i wyobraźnia rusza, oczywiście. Natomiast ja jeszcze, jak byłem nastolatkiem, to żyła jeszcze jedna z jego sąsiadek i ja z nią rozmawiałem i ona powiedziała mi, że tak w zasadzie no to jest ta wiedza, którą dzisiaj Gawieć posiada, tak, że Cypkowi udowodniono w zasadzie tylko jedno morderstwo na tle seksualnym, tak to figuruje, właśnie morderstwo tej Ireny Jarosz, tudzież poćwiartowanie, potem paznokcie znajdowały się w bigosie i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że ta sąsiadka właśnie Cypka, która jeszcze wtedy żyła, powiedziała mi, że Cypek absolutnie nie dokonał tej zbrodni na tle seksualnym. On jako Niemiec, no może nie wszyscy Niemcy tak funkcjonują, ale to było, przypomnijmy, tuż po wojnie, przełom lat 40. i 50., był rasowym antysemitą i podejrzewał, że Irena Jarosz jest Żydówką i dlatego ją zabił. Mało tego, on słynął z tego, że był był ślusarzem, pracował w MPK, w zajezdni tramwajowej, ale poniekąd był sadystą. I jeżeli jakiś sąsiad... Można być poniekąd sadystą? Poniekąd można być. Poniekąd. Jeżeli jakiś sąsiad go zdenerwował, i tutaj się można stać sadystą, jeżeli sąsiad panią zdenerwuje. Można. No widzi pani. To on go zaciągnął do swojej piwnicy, mimo tego, że był mikrego wzrostu, 1,58 m, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić. Zamiast jednej nogi to była proteza, bo to było uszkodzenie, które funkcjonowało tam po I wojnie światowej. Ale był krępy i miał ręce jak bochny chleba. Miał potężne dłonie i był bardzo krępy, czyli mimo tego, że był niski, potrafił przypierdolić, że tak się wyrażę. Natomiast ściągał tych sąsiadów, którzy go, że tak powiem, zdenerwowali, do piwnicy, rozbierał ich do naga, przywiązywał ich do jakichś haków przytwierdzonych do tejże piwnicznej ściany i polewał ich z takiego sztandarowego węża gumowego, tak zwanego szlaufu, tak? Polewał ich na przemian raz zimną, raz gorącą wodą. No i wówczas zdenerwowanie mu przechodziło. Mhm. Także tu to wiem od sąsiadki. Wiadomo jest, że sąsiadka mogła zmyślać, prawda? Mogła, ale właśnie w tej historii jest zaledwie trochę faktów. Przepraszam jeszcze na chwilę, bo jeszcze jedno mi się przypomniało. Przepraszam, że pani przerywam, ale już nie będę. Otóż Cypek nienawidził zwierząt. Nienawidził psów, nienawidził kotów. To też są podobne fakty, bo o tym świadczyli jego sąsiedzi. Myślę, że w ogóle być może warto byłoby powiedzieć słów kilka na temat, zanim przejdziemy do ciebie, Tomku, to warto by było może jeszcze powiedzieć, co to była za dzielnica tuż po wojnie, to Niebuszewo. Bardzo dziwna, to znaczy dziwna w tym sensie, jak człowiek sobie wyobrazi, że jednak na niewielkiej przestrzeni, bo przecież część domów była zniszczona,
właściwie zmuszono do życia tuż obok siebie Polaków, Polaków żydowskiego pochodzenia i Niemców. I bardzo często w kamienicach sąsiadowali obok siebie, na przykład rodzina żydowska i rodzina niemiecka. To jest chyba trudne do wyobrażenia w ogóle w tej chwili. To znaczy dla mnie, ja się ciągle nie znajduję odpowiedzi na pytanie, czy to był taki szatański plan ówczesnych władz, czy tak po prostu wyszło, że taka dzielnica, no tak trochę w centrum, ale trochę na uboczu, to ich tam umieśćmy, zgońmy. Nie mam, nie znajduję odpowiedzi, może panowie wiedzą. To znaczy, ja może oprę się na wiedzy, którą sam posiadam, ponieważ rodzice mojego ojca, czyli moi dziadkowie, którzy już, jak już powiedziałem, nie żyją od roku 1981, byli repatriantami ze Stryja. To jest powiat Stanisławów, dziś Iwano-Frankiwsk, nieopodal Lwowa, wiadomo dzisiaj współcześnie Ukraina, tak? I oni w 45 normalnie w bydlęcych wagonach, dziadek miał zamiar jechać do Belgii, ale no zmęczył się, bo jeszcze odstawił swojego brata Bazylego do Opola, sam dojechał nie do Belgii, tylko do Szczecina i tutaj ówczesne władze, czyli wiadomo Rosjanie, czyli kolejni okupanci, że tak się wyrażę, no obiecywali mu tam jakieś piękne mieszkanie i tak dalej, no i postanowił ze swoją drugą połówką zostać. I tak już zostali, tak? Natomiast jeżeli pani pyta o środowisko ludzkie zamieszkujące Niebuszewo, otóż Niebuszewo jeszcze za czasów niemieckich było dzielnicą żydowską. Potem do roku 68, mniej więcej 70, to ja już wtedy byłem na świecie, miałem 2-3-4 latka. Żydzi jeszcze w większości przypadków zamieszkiwali Niebuszewo, były to polskie rodziny pochodzenia żydowskiego. Natomiast potem wiadomo, pan Moczar w porozumieniu z panem Gomułką Żydom zafundowali tak zwany błyskawiczny wyjazd, tak? Exodus. Exodus, tak. Ale mało tego, nie tylko Niemcy i nie tylko Żydzi mieszkali w jednej klatce schodowej, powiedzmy sobie, ale również mieszkali tam jeszcze Polacy, Ukraińcy i Rosjanie. Mm-hmm. Nawet Węgrzy i Czesi się zdarzali na Niebuszewie, co to jest też. Aczkolwiek też z przekazów, to też może dygresja, ale być może też coś wnoszące do tej opowieści. Chociaż były niesnaski, były różnego rodzaju wydarzenia, gdzie można było spotkać się z wrogością, to wbrew temu, co można by było się spodziewać, tam żyli ludzie w miarę spokojnie. Ja mówię, zwłaszcza po wojnie, bo to się wydaje trudne do wyobrażenia. Tomku, jeszcze chciałabym wrócić do tego swojego pytania, bo tutaj była dygresja dygresji, ale wróćmy do tego utylitarnego potraktowania człowieka, historii człowieka, który istniał naprawdę. Czy ty się z tym w jakimś sensie zgadzasz, czy czujesz się urażony? Absolutnie, ja z pełną świadomością potraktowałem utylitarnie temat Józefa Cypka. Powiem szczerze, szukając tematu na komiks szczeciński, grzebiąc w tematach takich dotyczących właśnie kryminałów, byłem zaskoczony, że temat rzeźnika z Niebuszewa nie został dotychczas poruszony w popkulturze w jakiś taki bardziej znaczący sposób. W czasach, kiedy pojawiają się filmy kinowe o superbohaterach z tej drugiej strony, jak widzę Joker, wydawałoby mi się, że nie ma lepszej postaci, przynajmniej w Polsce, żeby wśród tych legend miejskich, żeby zbudować właśnie jakąś taką postać, może tragiczną, może szaloną, ale na pewno ciekawą. I dlatego jak zacząłem wertować historię, stąd pojawił się temat właśnie rzeźnika z Niebuszewa i w pełni intencjonalnie posłużyłem się, wykorzystałem jego postać, nie patrzyłem na niego jak człowieka, to nie taki był zamysł. To miało być od początku takie szaleństwo, chaos, wariactwo może.
Chciałem, tak właśnie nawiązując do rzeczonego Jokera, jest taki komiks, nieśmieszny żart albo krótki żart, właśnie historia powstania tej postaci. I tak mniej więcej wyobrażałem sobie, że właśnie mógłbym przełożyć na naszą polską, na naszą szczecińską powierzchnię temat rzeźnika z Niebuszewa, jak i w formie takiego epizodu. Generalnie miałem plany, żeby zrobić, rozbudować tę historię, właśnie zrobić prolog, zrobić kolejne etapy. I? Tworzy się. Jeszcze tworzy nie rozbudowałem. Tak, mam koncepcję w głowie, mam część historii, przy czym nie zależy mi zupełnie, tak jak tutaj panowie mówią, o historiografii, o faktach. No ja tu pod tym względem trochę nie pasuję, bo ja nie czerpię z historii, nie czerpię z faktów. Ja po prostu wziąłem kalkę postaci sprzed wieku i te wszystkie cechy, które wokół niej narosły. Co ty powiedziałeś sprzed wieku? Ale nie, no to jest świetne, bo faktycznie, prawie. No w zasadzie prawie. Prawie. No tak, trafiłem. Intencjonalnie to powiedziałem. W każdym razie, no chciałbym, po prostu bardzo zupełnie intencjonalnie wykorzystałem postać Józefa Cypka, tragiczną postać. Czyli jednak historiografia. Historiografia, ale w oparciu wyłącznie o legendy miejskie. Myślę sobie o tej postaci. I dzisiaj przypomniałam sobie trochę faktów, bo wcześniej się przygotowywałam, ale jakoś dzisiaj do mnie dopiero dotarły te trzy daty. Trzy daty szalenie znaczące dla tej historii i w gruncie rzeczy przerażające, bo jeśli Irenę Jarosz zamordowano 11 września 1952 roku, 17 września już było po wszystkim, w znaczeniu takim, że sąd wydał wyrok i była to zasądzona kara śmierci. Natomiast wyrok wykonano 3 listopada tego samego roku. Błyskawicznie. Jest to porażające. Oczywiście to były inne czasy. I oczywiście tutaj te realia tamtego okresu należy wziąć pod uwagę, ale mimo wszystko to budzi podejrzenia, że to było bardzo wygodne i na rękę władzy, żeby po prostu, mówiąc krótko, odtrąbić sukces. Zresztą historia zna takie przypadki, jeśli spojrzy się na czasy współczesne i na takie postaci jak chociażby Tomasz Komenda, czy Arkadiusz Kraska, ale to tylko... Czy sprawa Mateusza Kaweckiego? No właśnie, no w każdym razie historia zna takie przypadki, więc zastanawiam się, czy ta postać jest nam bliska, dlatego że między innymi bliska, oczywiście to bliska biorę w cudzysłów troszeczkę, że ona też jest przykładem pewnych mechanizmów, które istnieją zawsze, niezależnie od tego anturażu, od tych realiów, od tego kontekstu, czasów, w których przyszło mu żyć. Ja spotkałem się z opinią trochę odwrotną, to znaczy, że ta szybka egzekucja nastąpiła dlatego, aby nie wywołać rozruchów w Szczecinie w związku z napiętą sytuacją. Tak, to polsko-niemiecka koncepcja. Zgadza się. Ale myślę, że i to jest prawdopodobnie, i to, że to jest było na rękę władzy, również jest prawdopodobnie. A bo śledztwo, które trwało 6 dni, łącznie z obradami sądu, no to rzeczywiście robi wrażenie. Ja się wtrącę, sąd 4 godziny tylko obradował. Od godziny 9 do chyba 13 i było po sprawie. Co dla panów z kolei jest w tej postaci najbardziej istotne? To znaczy, dlaczego ona mimo upływu, no prawie wieku, no trochę przesadzamy, no ale upływu 69-70 lat, jest w dalszym ciągu żywotna. Na tyle żywotna, że do niej się odnoszą tacy twórcy jak panowie, ale przecież nie tylko. Jeśli chodzi o mnie, to jest nieoczywistość tej postaci, to znaczy ta właśnie mgła tajemnicy, która jest owiana wokół tego człowieka,
Nie wiadomo, nie znamy motywu, nie znamy do końca właśnie sytuacji, nie znamy do końca faktów. To znaczy pewne fakty są znane, inne nie wiadomo, na ile były rzeczywiste, na ile nie. I ta nieoczywistość postaci właśnie daje ten margines do zrobienia ciekawej historii, tak na moim przykładzie. Ale myślę, że właśnie to jest takie najbardziej inspirujące. Tak myślę, tym bardziej dodajmy do tego rzeczywistość, w jakiej się znajdowali ówcześni mieszkańcy Szczecina, właśnie tego klimat powojenny, pełen napięć, biedy, niepewności co do jutra. Problemy z mięsem, no niektórzy nie mieli. Także ja cechę, jaką ja znajduję, to jest właśnie nieoczywistość postaci. Panie Jarosławie? Ja w ogóle, mnie od dziecka fascynuje problem, co skłania człowieka do zabicia drugiego człowieka, tak? No i oczywiście Cypek... Czyli Dostojewski. Czyli no, między innymi Dostojewski, tak? Cypek, porównując go na przykład do Raskolnikowa, to był zwykły ślusarz, tak? Raskolnikow był byłym studentem prawa, pisał artykuły do prasy na temat zbrodni w Petersburgu, zanim ją popełnił, prawda? No mamy też różne inne przykłady współczesnych zbrodniarzy typu, no nie wiem, Krystian Bala, filozof na przykład, tak? Czy Kajetan Poznański, filolog klasyczny. On to robił w celu, miał taki plan samodoskonalenia się. No a Cypek właśnie, jak już Tomasz stwierdził, że Cypek jest postacią niejednoznaczną, że Cypek jest owiany tajemnicą. I tak naprawdę o Cypku to my nie wiemy nic. Ponieważ samo śledztwo, obrady sądu, które, jak kolega stwierdził, trwały 4 godziny, to nic absolutnie do sprawy samej postaci Cypka nie wnoszą. Ponieważ możemy sądzić, że to wszystko jest po prostu zakłamane. Był rok 52, władze Bieruta komunistyczne. Czyli no, wiadomo, jak to wówczas wyglądało. Także co tak naprawdę na temat Cypka możemy powiedzieć? I właśnie on się stał dla mnie punktem wyjścia do usytuowania człowieka jako zagadki w ogóle, tak? I to mnie, myślę, najbardziej w tej postaci zainteresowało. No, na razie tyle. A mnie zagadkowy sposób prowadzenia śledztwa. Właściwie tego śledztwa nie było, bo z góry założono, że zamordował Cypek. I koniec. I on, nikt nie szukał innego winnego. Rzeczywiście, zwłoki znaleziono w jego mieszkaniu. Ale tak, w aktach jest, że tego dnia imprezował z parą sąsiadów z tej kamienicy. I to jest jedyna wzmianka, że w momencie zatrzymania Cypka późnym wieczorem 11 września milicjanci poszli do tej pary i to jest ostatni meldunek. I potem w aktach nie ma ani jednego dokumentu z przesłuchania tej pary. Ludzi, którzy spędzili z nim cały dzień. Ludzi, którzy byli w tym mieszkaniu, gdzie te zwłoki leżały już rozkawałkowane. No jak można tak śledztwo poprowadzić, nie pytając właściwie głównych świadków o wydarzenia, tak? Pytając, ale nie zachowując właściwych dokumentów. Może tak. Są, słuchajcie, przesłuchania świadków, z których wynika, że oni nic nie widzieli. No bo widzieli na przykład, że pani Irena Jarosz rano tam rozwiesiła pranie, albo że Cypek wyszedł. No to nie jest żaden dowód winy, tak? Narzędzie zbrodni. Nie pobrano z niego odcisków palców. Daktyloskopia już wtedy funkcjonowała jak najbardziej. Oczywiste, że i to był jego, powiedzmy, młotek, jego nóż, obojętnie co to. Aha, właśnie, narzędzie zbrodni. A jeszcze jedna rzecz. Protokół sekcji zwłok właściwie nie definiuje, jak pani Irena Jarosz zginęła, bo głowy nie ma.
głowa jest odcięta. Więc jeżeli dostała cios w głowę młotkiem, to na podstawie czego patolog wyciągnął taki wniosek, jak nie ma głowy? Więc tak naprawdę przyczyna śmierci jest nieznana. Głowy powinien szukać w rusałce. No właśnie, no, ale głowy nie ma. Protokół sekcji zwłok nic na ten temat nie mówi. Śledztwo trwało tylko kilka dni, ponoć kilka lat później spuszczono wodę z rusałki. I tam różne rzeczy znaleziono, no ale nie w trakcie śledztwa, nikt tego nie zrobił, tak? Mówię, narzędzie zbrodni, żadnych odcisków palców nie pobrano. Oczywiste by było, że są tam odciski cypka, ale gdyby były jeszcze inne? Mówię, tam jest ta para sąsiadów, która z nim imprezuje cały dzień. Oni sobie jeszcze idą do kina, wracają z tego kina. Irena Jarosz już wtedy nie żyje. No jak można być u kogoś w domu, tam były dwa pokoje w sumie, i nie widzieć rzeźni, nie widzieć, nie wiem, wątroby, organów wewnętrznych, wiadra z krwią. No to ta para musiała to widzieć. No i nie ma po nich ani śladu w aktach. Stąd jest moje duże zaniepokojenie. Znaczy, nie twierdzę, że Cypek jest niewinny, tak? No bo ciężko coś takiego stwierdzić. Ale wyobraźmy sobie, że to był człowiek już chyba w ostrej fazie alkoholowej, bo pił co chwilę. No więc, słuchajcie, tak, ciężko sobie wyobrazić tak. Cypek, urywa mu się film, a ta para nie wiadomo dlaczego zabija tę sąsiadkę w celach rabunkowych czy jakichkolwiek tam, no nie wiem. Cypek się budzi i nagle patrzy, kurna, w mieszkaniu ma trupa bez głowy, bez niczego i tak dalej. No i spanikowany nie wie, co ma robić. No jest to równie prawdopodobna wersja jak ta, która się, że tak powiem, rozpanoszyła po ulicach, tak? Tylko Niemca, który dopiero co te kilka lat temu wojna się skończyła, był hamem, był rzeczywiście nielubiany przez sąsiadów ze wzajemnością, no to nikt się nie będzie tutaj nad Niemcem litował, tak? Jest kozioł ofiarny, no. Może nawet nie tylko kozioł ofiarny, jest pierwszy winny, no i koniec. Ja już sobie teorie spiskowe snułem, że na przykład ta para to... Jakie właśnie? Ta para na przykład to dlatego jest akt pominięta, że na przykład była współpracownikami służb bezpieczeństwa, tak? Donosiła o nastrojach wśród ludności, powiedzmy, niemieckiej, żydowskiej i tak dalej. Ale mówię, to już czysta fantazja moja. Dlaczego ja sobie myślę, dlaczego nikt nie przesłuchał, bo aż mi się nie chce wierzyć, żeby można było tak skopać śledztwo, tak? Są zeznania świadków, którzy nic nie widzieli, więc po co ich wzywać do sądu? A nie ma tej dwójki zasadniczej, która z Cypkiem spędziła kilkanaście, no dobra, dobrych kilka godzin tego dnia. No to jest dla mnie niewytłumaczalne. No, ale na tej imprezie wszyscy pili alkohol, także... Znaczy mówię, no możemy różne... jasna. Tak, możemy różne scenariusze snuć, ale ja mówię, sam jeden Cypek, no owszem, no w jego mieszkaniu, wszystko się zgadza, ale co z tą parą, tak? Komunikat, że picie alkoholu może być przyczyną wielu groźnych chorób oraz zbrodni. Może doprowadzić do zbrodni. Ale daje autorom materiał do pisania książek. Właśnie, to może ciąg dalszy nastąpi, a w każdym razie, no właśnie, jest w tym coś, że im więcej niedomówień, tym więcej ludzie mówią. Bo takie postaci właśnie niedopowiedziane, gdzie jest dużo tajemnic, więcej pytań niż odpowiedzi, na pewno tę naszą wyobraźnię w jakimś sensie pobudzają. I ludzie opowiadali sobie te historie, ale zastanawiam się, dlaczego akurat ta historia, ten człowiek jest tak bardzo mocno zaznaczony w tych naszych opowieściach, szczecińskich opowieściach. Może ze względu na skalę, w sensie skalę abstrakcji, jaka towarzyszy jego postaci. No tak nawet wyobrażając sobie ciężką rzeczywistość powojenną w Polsce, na ziemiach odzyskanych, historia, w której ktoś porywa dzieci przy kinie, w komitywie z panią, która obsługuje kasę. Kino Polonia, tak to było? Tak, zgadza się. I
potem z tymi dziećmi dzieją się różne rzeczy. Głowy lądują w rusałce, a mięso ląduje na targu. No jest to tak abstrakcyjne, tak chore, że no działa na wyobraźnię. To znaczy, słysząc takie rzeczy, od razu mamy w głowie pewne obrazy i no, to są dziwne obrazy, prawda? No i takie obrazy dużo prościej przekazać dalej, dużo większy, na początku może to być anegdota, potem może być historia do straszenia dzieci, prawda? Ale to dużo prościej się przekazuje, tak myślę. Znaczy trudno, dużo trudniej zapomnieć takiej historii, aniżeli taką mniejszego kalibru. Myślę, że z tego to wynika. A poza tym chyba zło fascynuje. Niezmiennie, to niezależnie od czasów. Tak, myślę, że na pewno, ale po pierwsze, jeżeli Cypka traktować jako seryjnego mordercę, no to chyba był jednym z pierwszych polskich seryjnych morderców. Z tym, że jak już stwierdziliśmy tutaj pewien fakt, że Cypkowi udowodniono tylko jedną zbrodnię, no to jaki z niego seryjny morderca? Ale ta legenda miejska właśnie, która się wykluła na Niebuszewie, miała tak olbrzymi zasięg na temat tych główek, dzieci, kości, czaszek znajdowanych w rusałce, na temat tych nóg kobiecych znajdowanych w walizce gdzieś tam na dworcu głównym w Poznaniu i oto wiadomo, że to pociągiem ze Szczecina to i tak dalej, prawda? Czyli te historie były, no ja je pamiętam jako dziecko, to krążyło przecież po całym Niebuszewie. Było używane, żeby straszyć na przykład dzieci? Tak, tak jak się używało takiej historii, to pamiętam z podstawówki na przykład o czarnej wołdze z czerwonym krzyżykiem. W środku która... zakonnica albo... Znaczy ja historii z zakonnicą nie znam, w środku jacyś panowie w ciemnych garniturach, którzy łapali dzieciaki, które wracają ze szkoły, i przepompowywali z nich krew. Czyli to były jakieś takie, nie wiadomo, wampiryczne historie. No i do tego wszystkiego nagle ślusarz niemieckiego pochodzenia, czyli Józio Cypek. W ogóle kosmos. No i wcale się nie dziwię, że potem jak są takie, to już są, nie wiem, autorzy powieści kryminalnych, jakiś taki gość, który się nazywa Max Czornyj, nie wiem, czy to pseudonim, czy to, co to w ogóle jest, tego nie wiem. On napisał taką książkę Rzeźnik, ja jej w ogóle nie czytałem. I tam jest podobno uwspółcześniona wersja Rzeźnika na przykład, tak? Jakub Boruń nakręcił film. Wilsona 7, tak? Paweł Lewandowski nakręcił film Miasto nocą, tak? Czyli to też przeniesienie chyba też przeniesienie do czasów w miarę współczesnych, tak, tam 2016-17 akcja się toczy, tak? I no, czyli musi coś być w tej postaci, która tak naprawdę być może zabiła jedną osobę, tak? No ale to, jak mówię, no, ludzie lubią fantasmagoryczne sytuacje w życiu najczęściej, tak? Ja natomiast, jeżeli już staram się cokolwiek pisać, to bazuję na sobie, na własnym ciele, na własnym umyśle i tak dalej, i tak dalej. No, historiografia to też nie jest moja dziedzina z kolei, tak? No, ale fascynują mnie właśnie takie fantasmagoryczne sytuacje, które jednak znajdują swoje odbicie wśród wielu odbiorców. Mhm. Widzów, czytelników i tak dalej, i tak dalej. Jarku. Proszę Państwa, bez całej tej legendy bigosów, czaszek w rusałce i tak dalej, to jest, proszę? Kiełbasy też. No, kiełbasy. No dobra, no nie będziemy wnikać teraz tutaj. To jest zwykła, banalna historia, tak? Sąsiad zabił banalna? Sąsiadkę. Sąsiad zabił sąsiadkę. No dobra, pokroił ją, no ale to... Ona przyszła do niego po mąkę. No. Swoje dziecko zostawiło jeszcze u drugiej albo sąsiad. Albo pod cukier. Tak, i jeszcze soli chciała. No dajcie spokój, no. No. Wymagania, tak? Tylko wziąć młotek i... No, no. Chłop wódki idzie szukać, a tam mu tu sol przychodzi marudzić. Po mąkę. Tak, po mąkę. No, ale tak na poważnie rzecz biorąc, słuchajcie, takich historii, ja szukając jakichś więcej informacji na ten temat, przeryłem 8 roczników Kuriera Szczecińskiego. Bo właśnie był ten wątek z tą walizką, też z kadłubem zwłok, z relacji, w pociągu relacji Szczecin-Poznań.
i tak dalej. Poprosiłem Adama Zadwornego, żeby mi wskazał, w którym to mniej więcej miejscu było, znaczy datę, ale nie pamiętał, więc niestety musiałem przejrzeć 8 roczników. I zacząłem oczywiście nie od tej strony, co trzeba, i zajęło mi to więcej niż myślałem. I tu już też się właśnie widzicie, zobaczcie, jak się te pewne wątki nakładają. Ten trup znaleziony w walizce to jest 47 rok. Cypek przyjechał w 52 roku do Szczecina dopiero. No nie mógł mieć nic wspólnego z tym. Tak, nie mógł mieć nic z tym wspólnego. Beczka też ze zwłokami na Placu Żołnierza bodajże znaleziona, już nie pamiętam. Też kurier szczeciński o tym donosił, ale to jest też okres wcześniejszy. Cypka jeszcze wtedy nie było. Rzeczony pan Max Czornej, notabene właśnie pisze książkę dla tego wydawnictwa. No, ale już im przekazałem moje uwagi na temat właśnie rzeźnika pana Czorneja. Ja też tej książki nie czytałem, w dwóch miejscach tylko tak otworzyłem, żeby zobaczyć, co to jest. No i zobaczyłem, że tak, szumne zapowiedzi, że jest to książka na faktach, no to jest tylko i wyłącznie chwyt marketingowy, bo no jest postać rzeźnika i to jest koniec faktów, no. Bo pojawia się tam żona rzeźnika, w której tam wbija widelec w dłoń, jest taka scena, no tylko że to dzieje się na Wilsona, a żona rzeźnika nigdy tam nie mieszkała, bo ją zatrzymano wcześniej. Jak ulica Wilsona współcześnie w Szczecinie, no. No. Nie ma takiej ulicy. No i też właśnie, i Cypek jest w Szczecinie w powieści w 47 roku, kiedy go nie było, no to ja się właśnie zapytałem pani z marketingu, mówię, no gdzie wy macie to na faktach, mówię, no przecież autor tej książki to nawet akt w rękach nie miał, no nawet nie stał koło nich, no. Przeczytał 4 artykuły z sieci, właśnie te banały i stworzył na podstawie tego powieść, a wy to reklamujecie na faktach. No i mało co bym nie podpisał z nimi umowy, bo oni chcieli, żebym coś podobnego napisał. Więc mówię, nie, ja nie piszę czegoś takiego, nie da rady. No, ale wracając do tego głównego wątku, mówię, prześledziłem te roczniki, słuchajcie, ile w Szczecinie się wydarzyło morderstw. Właściwie nie było tygodnia, żeby prasa o tym nie informowała. Znajdowano trupy, a to jest, podejrzewam, to jest tylko wierzchołek Góry Lodowej, o której pisano, tak? Więc tego rodzaju morderstwo to naprawdę nie było nic wyjątkowego. I gdyby nie ta otoczka, to pies z kulawą nogą by o tym nie pamiętał. Może jeszcze jedno, że to jest taka odwieczna opowieść o obcym. Obcym, który przychodzi i czyni niekoniecznie dobro. Ja myślę, że przede wszystkim tutaj obcy to jest jedna sprawa, tak? Obcy, inny. Ósmy pasażer, tak. Inny, tak, ale przede wszystkim warto sobie przynajmniej wyobrazić, jak wyglądała sytuacja w mieście Szczecin po roku 1945. To było miasto, które było najbardziej niebezpieczne w całej Polsce wówczas, ponieważ do roku 70, w zasadzie któregoś tam, już nie pamiętam, którego chyba do 76 nawet, nie było wiadomo, czy Szczecin będzie Polski. Cały czas trwały jakieś dyskusje na temat między Polską Rzeczpospolitą Ludową władzami, a władzami Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a wiadomo, że nad tym wszystkim czuwali przywódcy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Czyli w tym mieście mordowali przede wszystkim żołnierze Armii Czerwonej, którzy no za kołnierz oczywiście też nie wylewali, a im było wolno, bo gdy oni zabili na przykład, nie wiem, Polaka, Niemca, to był dla nich zaszczyt zabić w ogóle. Także gdy zabili kogokolwiek w zasadzie, kto nie był reprezentantem Armii Czerwonej, to nikt o tym absolutnie nawet nie wiedział ani nie śmiał mówić, bo to były władze ówczesne, tak? To znaczy? No. Żyłem na biegu ulicy Wilsona. Ja podejdę do pana. Współczesna niemieżyńska, tak? Dzień dobry państwu, jestem Lech Stachurski. Przyjechaliśmy z Kamienia Pomorskiego w 1946 roku i mieszkaliśmy vis-a-vis zajezdni tramwajowej pod 14. Ten pierwszy balkon to był nasz. Jak tam zawsze jadę, to no to się wzruszam. A ojciec był młodym porucznikiem milicji, Edward Stachurski. Potem był komendantem miasta nawet. Ale tam, gdzie teraz jest uniwersytet, była szkoła milicyjna.
Komendantem był Stanisław Fortuński, dyrektor szczecińskiej fabryki motocykli, Junaka. Mnie też jakoś już znał i ja jego, no ale to było sympatyczne. Ale proszę pana, ja nie słyszałem w życiu, że Ruscy Polaków zabijali, że mordowali. No były chyba takie fakty, ale to było jakieś rzadkie. No. Nie, znaczy nie jestem ich fanem, chociaż ludzi tak, polityki nie. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć? Ludzi jak najbardziej. W 1952 roku byłem uczniem na Ratajczaka, gdzie muzycznie, no bo jestem troszkę prześladowany przez muzykę, jak pani wie, uczyła nas piosenek Hanka Gazdowicz, która śpiewała w zespole Fala. Trzy dziewczyny. Jeśli można, zostawmy, bo ja tutaj wyszłam do pana, dlatego że pan akurat mocno zaprotestował, ale też przecież znamy takie historie. Myślę, że tutaj mówimy nie tylko o takich sytuacjach, kiedy ktoś z premedytacją zabił, ale no, chociażby słynna historia Firlika. Strażaka. I to też przecież wiadomo, że to był wypadek, to byli pijani Rosjanie, ale przecież tę sprawę tuszowano i myślę, że też tego typu historie pan ma na myśli. Ależ oczywiście, że tak. Ja nie tylko i nie wyłącznie Rosjan oskarżam o jakieś krwawe burze w 1945 roku w Szczecinie. Ponieważ mordowali również Polacy, którzy uciekali przed władzą ludową, że tak powiem, bo... Albo przed własną przeszłością. Albo przed własną przeszłością kryminalną. Nie przypadkowo Dziki Zachód. No, Dziki Zachód mówiono o Szczecinie przecież. Tak. Mogę coś dodać? W samym areszcie śledczym, w którym... Ja jeszcze dodam, co do właśnie tych wybryków sowieckich, krótko przed wydarzeniami na Niemierzyńskiej, pijany sowiecki żołnierz zabił troje Szczecinian. Mieszkańcy do tego stopnia się wściekli, że podeszli pod komisariat milicji, bo milicja go zgarnęła, żeby uchronić przed linczem. Niewiele to dało, bo tłum Szczecinian miał zamiar wtargnąć na komisariat i powiesić go. I dopiero posiłki sowieckie, które się zjawiły i tego oficera wyciągnęły stamtąd, uratowały go, tak? Stąd też, o czym piszę w książce, stąd właśnie takie błyskawiczne załatwienie sprawy Cypka, ponieważ władze miały świeżo w pamięci to, do czego tłum jest w tym momencie zdolny, tylko że teraz się obawiano, że mogą zacząć linczować Niemców, tak? No właśnie. Obawiano się rozruchów polsko-niemieckich przede wszystkim. Tak. A stąd to już naprawdę było niedaleko do Ruchawek, bo jeszcze Żydom by się dostało, to by się Żydzi ruszyli, to by się Polacy ruszyli, Niemcy. O Jezu, byłby Sajgon straszny, tak? I to jeszcze w tej dzielnicy, gdzie właściwie wszyscy byli skupieni w jednym miejscu. Więc rzeczywiście tuszowano tego rodzaju sprawy, owszem, bo Sowieci byli de facto bezkarni. Czasami dla przykładu kogoś tam ukarano, owszem, ale mówię, znamienny jest właśnie ten wypadek tej wściekłości tego tłumu, który mówię, mało nie zlinczował tego oficera. No i być może właśnie konsekwencją takiego poprowadzenia śledztwa Cypka były te wydarzenia, tak? Wyższe dobro jakby zdecydowało. Nie szukano rzeczywiście wszystkich winnych, bo już był jeden i to uspokoiłoby nastroje. No poza tym tutaj pan wspomniał o rozruchach też na tle żydowskim, prawda? No, Mariusz Tryczyk już chyba trzecią książkę pisze w tej chwili na temat sąsiedzkich pogromów Żydów na Podlasiu. Pierwsza to były Miasta Śmierci. No będzie, zdaje się, gościem tutaj w Państwa bibliotece, nie wiem tylko w której filii, z okazji okolic literatury, tak? Festiwal literatury non-fiction, okolice literatury.
Jeszcze na koniec chciałabym wrócić na to Niebuszewo i pod ten adres Wilsona 7, czy raczej teraz Niemierzyńska 7. Czy dla panów to miejsce w jakimś sensie było inspirujące? To znaczy, ja mam wrażenie, że tę legendę rzeźnika z Niebuszewa między innymi stworzyło to miejsce, które przez lata w gruncie rzeczy wyglądało dokładnie tak samo jak w 1952 roku. Ten odrapany, w tej chwili odremontowany. Ale jeszcze chyba dwa lata temu. Audycję razem robiliśmy. Właśnie. To wyglądało kamienica tak, jak. Kamienica była obskurna, tak. Nieprawdopodobne miejsce. Tak, no właśnie, zielona, przecież kolor nadziei. Te grozę tam było czuć przecież. Urząd miejski teraz, ta kamienica. Szpinakowy pałac. Bardzo podobno. Mieszkańcy chyba też. A ja państwu powiem, że ja się dziwię, że nikt tam żadnego muzeum albo jakiegoś takiego miejsca atrakcji nie stworzył, bo w Stanach to już by tam dawno takie miejsce było. Ale ty masz bardzo merkantylne podejście do sprawy. Proza życia, no niestety. No, słuchajcie, tam już byłyby książki o cypku, magnesy z cypkiem, no, przecież kredens jakiś kuchenny znaleźć, kurczę, jakiś tej... Maskotki, mały cypek. Tak, był... oczywiście, no. Z siekierką taki. Słuchajcie, no. Biznes by... Słuchajcie, niedaleko jest zabytkowa zajezdnia, jest co tam zwiedzać. Gwarantuję, że każda wycieczka objazdowa po Szczecinie by tam się zatrzymała. To by tylko przyciągało, podejrzewam, turystów, nie? No, znany fakt przecież w tym mieszkaniu, po cypku, które zostało, to ono funkcjonuje chyba w dalszym ciągu, w tak zwanym zbilku tam na Mariackiej, w tym tam zarządzie budownictwa komunalnego czy coś takiego. I w tym mieszkaniu nikt w ogóle nie chce mieszkać. Ono trochę inaczej wygląda, jest. Tak, tam są okna wymienione. Organizowane tam. Tak. Bo kuchnia już nie jest kuchnią, tylko tam są te takie komórki, gdzie staliśmy. No rzeczywiście, no, kto by tam chciał mieszkać? Słyszałem, że ponoć ktoś tam, kto mieszkał, to już jakieś samobójstwo popełnił, ale też tylko słyszałem, nie sprawdzałem. Tomku, dla ciebie to miejsce było w jakimś sensie inspirujące, jeśli chodzi o tworzenie twojej opowieści. Znaczy, ja bezpośrednich takich analogii nie widzę, ale pytam o to, jak nad tym pracowałeś i na ile to jest dla ciebie istotne miejsce. Ja mam ten komfort albo dyskomfort, że nie jestem rodowitym szczecinianinem. Ja z historią rzeźników z Niebieszowa spotkałem się tak jak wielu właśnie wyłącznie jako legendy miejskie. I dla mnie przyjechałem tu na studia do Szczecina. Dla mnie całe Niebuszewo to było jak to miejsce z historii Cypka. Że tam, gdzie już tramwaj zaczynał lekko skakać w lewo, w prawo, to już się tam nie jechało dalej, bo było niebezpiecznie po prostu. I nie, co do samego miejsca nie mam jakichś takich... Byłem, widziałem, jak najbardziej jest tam przerażająco. No to też w określonej porze dnia albo nocy. Aczkolwiek w mojej głowie, pomimo tego, że już żyję w Szczecinie kilkanaście lat, a całe Niebuszewo tak wygląda. Także to niekoniecznie miejsce, sama cała dzielnica to już... Czyli nie muzeum, tylko skansen. Nie, ale co do kwestii muzeum, ja jestem bardzo zaskoczony właśnie tak w kontekście wykorzystania popkulturowego, że nikt z tym nic nie zrobił takiego właśnie, co by trochę żeby nie było tego patosu przy tej historii, tylko właśnie zrobić z tego dom strachów, horrory, właśnie miejsce, gdzie można byłoby wyświetlać na rzutniku jakieś straszne filmy. Tylko, że to mnie trochę przeraża, to znaczy... Słusznie. Tak, ale trochę mnie przeraża taka wizja, nie wiem, muzeum strachu w miejscu, gdzie rzeczywiście wydarzyła się tragedia. Natomiast ja bym poszła może nie w taką tanią dydaktykę, ale mimo wszystko w taką opowieść o tych czasach, takich strasznych, takich potwornych, których tutaj jakimś takim, nie wiem, ważnym elementem był ten człowiek. Przy czym powiem szczerze, jeżeli ja miałbym wyobrazić sobie taką sytuację, takie miejsce, to ja bym właśnie ten aspekt edukacyjny ukrył w aspekcie popkulturowym. Ja wyobrażam sobie tak, wchodzi się do zaciemnionego pomieszczenia i na ścianach są punktowe światła.
jest niesympatyczna atmosfera pełna grozy, strachu. Podchodzę do ściany i jest opis historii, sytuacji, miejsca. Żeby to nie było takie przemaglowane jak wszystko w postaci baner, plakatów z napisami tutaj się działo to, tutaj się działo to, tutaj się działo to, a teraz do widzenia. Bo to nie ma sensu. Ja myślę, że taki skansen pod tytułem Cypek jest też bardzo mało możliwy, dlatego że to jest jednak historia Niemca. Gdyby to był nie. Czyli inny, obcy. Gdyby to był Józef Kowalski, to może by to było bardziej możliwe, tak, ale nie wiem. Tutaj widzę pan Jacek. Właśnie, chciałam, ponieważ zostało nam mniej więcej 15 minut naszego spotkania, to chciałam właśnie państwu oddać głos. Być może chcą państwo wziąć udział w dyskusji na temat Muzeum Skansenu, ale nie tylko. Jak sądzę, być może zadać pytania naszym gościom, także już zmierzam. Ja bym proponował, żeby iść bardzo daleko w popkulturę, mianowicie papryka szczeciński, pasztecik szczeciński, cypek. Z czego ten paprykarz? Podroby, tak? Wiadomo, że humor jest dobrą bronią na makabrę życia, prawda? Jakoś sobie musimy radzić. Już idę do pana. Dzień dobry. Najpierw chciałem zadać pytanie do pana Molendy. Czy jakby miał się pan zabrać jeszcze raz za swoją książkę, czy byłoby coś, co chciałby pan w niej umieścić, w sensie nie umieścił teraz, a na przykład się dowiedział, chciałby umieścić w niej jeszcze raz? Tak, nawet chciałem o tym powiedzieć, ale Agata jak się rozgada, to nie dopuści do głosu. Nie, radiowiec, nie wiem, co się dziwić. Nie, żartuję. Tak, wiecie państwo, ja się kilka dni temu spotkałem z jedną z córek pana Józefa Jarosza, bo on wyszedł, to Jezus Maria, ożenił się drugi raz. Mnie pisząc książkę, bo pisałem ją szybko, więc też nie było dużo czasu szukać tych śladów przeszłości. Dzisiaj w dobie RODO i tak dalej, nikt nie chce udzielać takich informacji, ciężko mi było do nich trafić. Ale odezwała się rodzina do mnie i to dziecko, to ja już wiem, że to był syn, pan Edward. Wiem, gdzie mieszka, miałem się z nim spotkać. Chyba trochę jeszcze nie wytrzymał psychicznie tego wydarzenia, tak? I przyjechała jego siostra przyrodnia, więc pewnych rzeczy się dowiedziałem, więc na pewno przy książce byłby jakiś mały update, tak? Bo ta historia ciągle żyje i to jest właśnie to, co jeszcze chciałem powiedzieć, bo mówimy tutaj o wielu ofiarach Cypka hipotetycznych, tak? No bo powiedzmy udowodniono, ja bym nawet powiedział tak, oskarżono go, bo czy mu udowodniono, to ja mam wątpliwości. Jedno zabójstwo, potem się mówi o tych czaszkach, no ale okej, to jest takie tam, te czaszki to z różnych przyczyn tam się mogły znaleźć, ale są te ofiary Cypka, o których my zapominamy, czyli ten pan Edward, sam Józef Jarosz, mąż tej kobiety, słuchajcie, on długo nie pożył, rozpił się, to są kolejne ofiary Cypka. Bardzo dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie, tylko bardziej do wszystkich tutaj uczestników. Czy nie uważają może państwo, że Cypek, pomijając to, jak duża jest jego wina, czy to był seryjny zabójca, czy zabił tylko jedną kobietę, czy to nie jest też trochę tak, że Cypek tak jakby jest ucieleśnieniem tych wszystkich rzeczy, które spotkały ludzi w Szczecinie w tych latach 40. i 50., że po prostu to wszystko się nagromadziło i akurat Cypek stał się właśnie takim ucieleśnieniem tego wszystkiego, że ludzie go zaczęli kojarzyć z tymi właśnie zwłokami gdzieś tam w walizce i tak dalej. Myślę, że sam podtytuł książki pana Molendy sugeruje, że był kozłem ofiarnym, tak? Czyli że został, nie wiem, napiętnowany, stygmatyzowany, no i taki już pozostał. I bardzo dziękuję. Mam jeszcze tylko ostatnie pytanie do pana Molendy, bo i w swojej książce, i zresztą nawet dzisiaj tutaj pan kilka razy wspomniał o filmie Miasto nocą.
I po prostu szybko chciałam spytać, czy wie pan coś może więcej na jego temat, bo jego premiera była planowana na 2020, no i ani widu, ani słuchu, sami chcielibyśmy wiedzieć. Tak, ja się boję pytać już tam chłopaków, bo znam i reżysera, znam scenarzystę Waldka Rakoczego, głównego aktora, i nie mam na myśli detektywa Rutkowskiego, tylko Marcina Laskowskiego. I ja już się boję ich pytać, bo oni też czekają na to, tak? Pieniądze zainwestowane, chcieli z tym ruszyć. No niestety COVID też wszedł w paradę i to się pokomplikowało. Ja też zresztą żałuję, bo Rzeźnik się świetnie sprzedawał, pozamykali księgarnię i gdzieś trochę temat upadł. Więc nie, premiery nie znam. Już coś przebunkują, ale też nie chcą powiedzieć, żeby nie zapeszyć. A poza tym, przede wszystkim jest to też kwestia dystrybutora. Bo kina też chcą zarobić i jak mają hipotetycznie krótki okres możliwości działania, to słuchajcie, wchodzi 5 filmów w Egi. Niestety nie te biedne miasto nocą, bo tutaj nie szacuje się wielkich zysków, a Wega to wiadomo, to są miliony, tak? I chłopaki nie mogą się wbić w żaden wolny termin, bo mówię, wchodzą ten, słuchajcie, no Quentin Tarantino, Wega, no i biedny Paweł Lewandowski. No niestety. No jeszcze można zastosować metodę Konrada Niewolskiego, który się świetnie wbił z asymetrią w nieco inny rodzaj kina, tak, ale no, ja się przyznam, że Pawła Lewandowskiego znam, to jest mój kolega i po prostu czekamy na premierę, no, no i tyle. Film gotowy, no tylko puszczać. No bo że czekamy na premierę. Tak, słuchałem, jak pisałem książkę, to miało lada moment wyjść, dlatego tak się spiąłem z tą książką, tak? No i nie sądziłem, że moja książka będzie miała kolejne wydanie, a filmu ciągle nie będzie, że ja już napiszę 5 kolejnych seryjnych zabójców, a filmu ciągle nie będzie, tak? No ale co zrobić? Dzień dobry. To nie będzie pytanie, tylko sprostowanie, panie Jarosławie. Nie wiem, czy pan jest mieszkańcem Szczecina? Który Jarosławie? Molenda, przepraszam. To tylko poinformuję i sprostuję, że podczas COVID-u wszystkie księgarnie w Polsce były czynne, były zamknięte księgarnie w Empikach. I zachęcam, żeby się... Nie w Empikach, tylko w galeriach. W galeriach. To okay, ja panią sprostuję, tak? Dobrze, bardzo dziękuję. A gros sprzedaży niestety robią te duże księgarnie w galeriach, więc te małe to... Małe księgarnie szczecińskie również odgrywają bardzo ważną rolę w promocji, również pana książki. Tak, ja się bardzo cieszę, tu się książka sprzedawała rewelacyjnie, Bóg zapłać. Nie mi, ale też miałam swoją cząstkę, tak? To dziękuję bardzo. To mówiła Małgorzata Narożna, która jest księgarką. Domyśliłem się. Tak, oczywiście. Ale ja skorzystam z tego, że jest tutaj z nami Małgosia Duda, a wiem, że Rzeźnik z Niebuszewa w najbliższą chyba sobotę, tak? Czy kiedy? Właśnie, jak to będzie? Mówię o spacerze. Nie w najbliższą sobotę, tylko w najbliższy czwartek. Spacer śladami Rzeźnika z Niebuszewa na podstawie między innymi książek obecnych tutaj autorów. Ale smutna wiadomość dla tych, którzy o spacerze nie wiedzieli. Wejściówki rozeszły się jak ciepłe bułeczki i wolnych miejsc na spacer już nie ma. No to rewelacja. Małgorzata Duda, która jest przewodnikiem, która też zajmuje się legendami, także miejskimi i chyba jest wielbicielką kryminałów. No ale tu chciałam zaprosić na koniec na ten spacer, a się okazało, że już miejsc nie ma, więc... Być może tu do organizatorów wielki uśmiech, ciąg dalszy, mam nadzieję, nastąpi. Reasumpcja. Reasumpcja? Tak, proszę pani, ja przeczytałem o tym, że to się dzieje w Kurierze i dzisiaj poszedłem tam właśnie, do Rnima. Pierwotnie, tak? Tak, dzisiaj przed tym spotkaniem byłem tam. To tego nie wiem. Tego to już nie wiem, ale w tej chwili w dobie, którą mamy z tymi wszystkimi ograniczeniami, które mamy, no niestety tak to już jest, że musimy dbać o liczbę uczestników wszelkich wydarzeń, więc być może pani akurat
o tym nie pamiętała. A propos pandemii, ciekawe, kiedy powstaną historie, dobra literatura związana z tym czasem, który my w tej chwili mamy. To może jeszcze jest za wcześnie, ale... Już chyba jakiś thriller powstał. Nie, no już nawet jakaś... Ale mówię o... Książki na faktach to już, tak? Psychologicznej. Tak, tak, to też. A już chyba jakiś thriller, który właśnie nawiązuje. Roman Ciepliński napisał. Właściwie ma pan rację. Co więcej powiedzieć? Dżuma Kami czytamy i wiemy, o co chodzi. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Jarosław bardzo. Molenda, Jarosław Błachy i dzięki. Tomasz Panek. Wszyscy panowie w jakimś sensie wykorzystywali tę postać. Ja tak powiedziałam, to nie jest przyjemny czasownik. Wykorzystywali, ale w pewnym sensie tak jest. W każdym razie rzeźnik z Niebuszewa, ta historia jeszcze długo będzie z nami. Dziękujemy bardzo. To było spotkanie w ramach cyklu Kryminał czai się wszędzie. Dofinansowane między innymi przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.